Wszystkim, z tej strony Gamer 509 na Instagramie jako transportowy Konrad. Zapraszam tutaj do Mana. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Masz na zapas coś poczekania, bo już mam jeszcze na testowy. Jak to? No ale jeszcze muszę wstawić jakiś punkt, zrobić coś. Albo następująco. O, to w sumie jeszcze się tak zapoznał. Dobra. No, na pompach, w sensie tam, zajebiście będzie, nie? O, masz tego. Klaksona. No tak, tylko że kupiłem za dychę. Po dychu za sztukę dycha. Za nic nie zarobił, nie? Nie, mój znajomy mnie oskubał na dwie dychy. Ja chcę to jedną sztukę za piątaka. W sumie. Będą musieli zakrywać jakimś. No, kryju nie będzie musiał dzisiaj wszystkim zabrać. O, to w sumie zapoznam się, przypomnę sobie tą obsługę. Dobre jest. To sobie nagram też, jak obsługiwać taki autobus. Dobra. Mogę? Na chwilę? Bo akurat na nagraniu. Dobra. To w sumie materiał na YouTube'a wleci. Spoko, spoko. To mogę? Jasne, pewnie. Tutaj, żeby usiąść tak na spokojnie. Czyli byś tutaj tak był na szybko. Tak, a, teraz dobrze. Ja nie chcę tak, zasłonić widoczności. Bo mam minutę. Dobra. Dobra. Już tutaj, o. Sterowniczek SRG 3000 100P. Tutaj światła awaryjne. A, o. To jest przycisk światła awaryjnych. Awaryjne to tam jest. A, bo to też było. Bo tu, a tu, a faktycznie, bo tutaj chyba coś ponoć można było. Bo chyba, że jest niefunkcjonujący. A, dobra, ten nie funkcjonuje. Dobra, to je. To jest pewnie guzik. Dobra, bo nadawali po 30 sekund zostało. Dobra, przyzwolenie. Guzik do tutaj wszystkich drzwi, skrzynia biegów. W skrócie. Co tu kierowcy się zmieniają? Tutaj tylko mamy. Nie masz wejść, nie dojdzie. I tutaj. Tak, w skrócie. Ty coś, cały dzień do tej wiecie gdzieś jeździł. Może? Ja nie mogę. Już odjazd praktycznie. Tak, 5 minut. Co 5, no. Co 5 dokładnie. Czekaj. Dobra. Będzie to film właśnie z tutaj. Plus właśnie obsługa w bonusie. Taka na szybko. Dobra. Tak w skrócie. Czekaj. Podasz? Jakby ktoś chciał się nauczyć tej obsługi. Więcej, bo tam ile ludu mamy. Dobra, czekaj. Wezmę. Tak. Dobra, porozdawamy. Chcesz? Ten? Ja już dostałem. Ja mam. Bo ja mam. Dzień dobry. Dzień dobry. O, przyjemno. Na sam dole. O, wycieraczki. O, po górka mijamy. Miłośnicy nawet tutaj przy złoczu drogi. Aż sobie miniaturkę. Oni nie mają zgody na prowadzenie transmisji na żywo. Taka tam loża jest z tyłu.
A, transmitują, tak, ja tak, na YouTube'a. Tak. Ja zwykłą nagrywkę na YouTube'a z całego kółka zrobię. Tak, nagrywajcie się, spoko, ale nie każe sobie życie być na żywo, no, tak, na transmisji. No ja właśnie wolę nagrywkę robić. I jeszcze ci co odwalają, przecież nagrywają te. O Boże, a Boże, w ogóle i jeszcze jak będą ci śmieszkowie, co w Realbusie będą tam trybiać te wtedy, zapowiedzi. Wtedy jak będą w Real... Wtedy autentycznie ja wchodzę w odrębie. Nie, jak, to jest wtedy zakłócenie ten... No, w zeszłym roku. Hałasować, to wtedy albo się uspokajają i są ci podają innym pasażerom, no też sobie... spokój. Albo jak to się mówi? Albo po prostu, że chodzą do autobusu. No w sensie... Zakłócenie w sensie, spokoju ja publicznego. Ja nie mam zamiaru jak jakoś im ten... No. Ale to każe sobie życzenie, zachowania, żeby się dalej tam z tyłu zapowiedzi puszczali. No właśnie. Bo w zeszłym roku było te zapowiedzi z Realbusa. Tak. I tylko, że tam wtedy konduktor nie było. No właśnie. Tylko kierowca był. Tu miałem zapowiedzieć, przestań. Zapamiętać się inżynierską, że przesiadka. Dobra, teraz będzie... Właśnie, tak. Chyba... Czekaj, ja się przejdę, żeby nie... Inżynierska, no, inżynierska. Teraz. O, jadę do kolejce. O, i są mi tramwajki. Tramwajek. Brygada pierwsza, linia 30B. Na linię tramwają 30. Zapowiedź osobiście przez konduktora. O. A to za skrzyżowaniem 162, 34, 25. Sobie na elektrownię jedzie. Oczywiście z góry pozdrawiamy kierowcę i konduktorów. Żeby nie było. Gram to jest jakoś tam... Będę musiał się pobawić w miniaturkowanie. Jakąś fajną miniaturkę. Zrobić. I skręcamy właśnie w ulicę. Będziemy zmierzać ulicą Dąbrowszczaków do przystanku Placu Hollera. O, a tam już 43-40 mijanka chyba. Jak się nie mylę. Idealna pozycja będzie. I skręcik. Thank you.
metrów do przejścia. A czy jesteś? No, jakieś 135 stoi. On kolejny miłośnik. Już fotografują. Na chwilę tu postawię plecak, jak nie przeszkadza. Ponagram trochę. O! O, dokładnie. Tutaj 30, teraz kierunek to jest Stalowa. Kurs w drugą stronkę. Sobie tak logo warszawskiego. Takie małe tutaj oględzinki. O, kołpaki pierwotnie stosowane. Ryk silnika. Klank zarobisty. Jest mój ulubiony. Od lepszy. Sorry. I wnętrze. Ale ona ma. Tak? To są? Tego już moje radar na no, blamba, Jolga. Wszyscy inni nagrywający ten przejazd, to oczywiście będę linkował kanały pod... Albo pisz tam, że... pisz tam na tych streamach, co tutaj ma mieć do zachowania. Tak. Będę oczywiście tam uwzględniał w opisie film, nagrywki. Czekaj, czekaj. Ja tam pójdę, rozdam. Ja, dobra, to rozdaj. Sorry. Bo ja będę... Chcecie te ulotki? Mamy już. Bo kanały będę oczywiście linkował na swoim filmie. Właśnie takie kółeczko całe nagrywam. Oj, ten wóz to był motywator, żeby podążać właśnie w kierunku transportu publicznego. Taki właśnie wóz. Taki totalny. Jak nagrywałem OMSI, to zawsze każda nagrywka z OMSI była z takim właśnie autobusem, tylko że różnica, że nowszego typu były drzwi z 2003-2004. Tego, że to był z addonu. Taka drobna różnica. Dla tych, którzy nie widzieli. Trzymajcie. Tak? To ja będę trzymał w razie czego. O, 135 grodzio, solarka. Przed nami. To teren inżynierski. Właśnie szybkie oględziny z zewnątrz. Do zewnętrznych, jak i wewnętrznych smaczków pokazać trzeba, bo nie pokazać byłoby grzechem. Nie wiem, czy trzeba było się skupiać. No, tak, czy będę mógł na końcu zrobić zdjęcie tego autobusu? Jest, yes, jak na... Tak. Dobrze. A tam bez pasażerów. A, tam na plac ten postojowy punkt. To na postojowy do was podejdę. Jeszcze. O, jestem już. Trochę tłoczno. Ale to nie problem. Do 135 zamiast Ema. Zamiast Ema jenem. Ja nie mam. I teraz wciskanie się dokładnie. No, grodzie też się wciska. Grodzisk? Ten 165 byłby tam do, na suwach pojechać. Wprawdzie. Ale chyba tak pewnie zrobi. Będzie chyba musiał tak zrobić. Tylko, że my skręcamy tu w Stalową. Zegary podobne, jak to w
No takie zegary już były. Przyciski akcja mam to sanie. Właśnie. Chyba tak. Ciekawe, takie zegary nawet były w wersjach właśnie z taką deską w NG312. Chociażby w tych MPK Poznania, jak widziałem, że taka jak w tym deska jest. W internecie widziałem. Albo w OMS, jak brałem, to z taką deską właśnie. Ten rocznika 96, mniej więcej 2000. Coś tak, o kurde. O, sorry, ulotki. Kurde, ulotki. A to mała wtopa. O, przynajmniej o. Kurde, ulotki. A to kopnuję konduktorowi. W razie ciągu pewnie wiecie, że nie będę pokazywał materiału. Na klauzulę tajemniczości. Pewno. Tak, a dobra, nie, teraz ja nie pomogę. A dobra, to jest coś. Dobra. Dobra. Na linię tramwają 30 i 23. Podajcie. A, dobra. O kurde, to jest piękne. Chcecie ulotkę? Ja mam. A macie, dobra. Najlepsze miejsce do nagrywania z przodu. Dla tych, którzy jeszcze nie nagrywali. A będą. A faktycznie Berliet, czy tam M11. Dokładnie tak. Uuu, wahadłówka. Tutaj. Ten fragment wahadłówka. I teraz Toyota Jaguar wrócimy na nasz pas. Dokładnie tak. O, nadzór. O, nadzór ode mnie skier. Dyżurny? Normalnie? A, to chyba mógł być nadzór chyba ode mnie, bo taka tajemnica dla wszystkich. Mam praktyki w zarządzie transportu miejskiego. Nawet jak ci co będą oglądać. A tak, zmiany, no tak, bo Safiański do mnie na Insta. Czyli ty po tej przerwie już lecisz, nie? Po tej przerwie. Nie, to jest 12. To pomoc komu to chodzi? O. O. Grodzio przed nami. Ogrodzie skręcę, co ci już widać. A my prościutko na bazę. Jednym z moich marzeń jest pracować. Jesteśmy z powrotem na Stalowej. Jezdnia Stalowa, koniec trasy. Wejście na zajezdnię gdzieś po prawej stronie od przystanku. Dziękujemy za podróż linią 30 minut. Brygada pierwsza. Tybnia drugi. Dobra. Mam nadzieję, że w drugą stronę. Dokładnie tak, mam 33-22. A dla potwierdzenia, co to za linia 30 bis? A czekaj, to podjadę z wami. Dobra. Dobra, tylko jak teraz podjedziesz, to wysiądziesz dopiero za 20 minut na dla przystanku no, dla wsiadających. Za pół godziny, bo mamy przerwę 20. Dobra, to na przerwie z wami spędzę czas. W sumie. Patrz, można zrobić tak. A spędzę z wami czas.
To akurat ci, co tutaj obecni z nagrywających, to ty, będę... Ale widzę, że to się trzyma to kabrio. Co, dzieci jeżdżą? To? Dzieci jeżdżą i nagrywają? Jeżdżą jacyś, jeżdżą. Patrzcie. Czekają, patrzą. Co to za magik? Oni raczej na to czekają. A, chyba, że tak. O, ja myślę, o, że dobre... Już, jest... O, chyba na maraton jedzie 54-38. Dobra, to zaraz... Na maraton? Dobra, spoko, spoko. Obciąg, obkręcamy. Tak, zamiast tego prosimy nie wsiadać, to nam przerwę. Tak, przerwę, dokładnie. O właśnie, przerwa, dokładnie. Przerwa. Tak, a właśnie, a propos, jaki wariant? Numer wariantu to jest? Pod, pewnie 0 i wariant. Tak. A zaraz zobaczysz, patrz, linie dodatkowe. Bo pod siódemkę to jest ty, normalnie rozkładowo czynnej służby. Pod siódemkę, jak dobrze pamiętam. Jak właśnie ten podstawowy kurs. Bo w OMSI mam do czynienia właśnie z takim sterownikiem, a właściwie podobnym, po starszym egzemplarzem. 3000P, ale on tak. Jest zrobiony prawidłowo. 4000P jest bardziej podobny. No, 4 tak, 1000P, tak, dokładnie. Ale nowszy dźwięk. O, to może teraz dokładniejsza będzie, o. Może poradnik. Żeby... Ja po tobie sobie nasiądę. To taka, taki bonus u mnie w nagraniu będzie. Nie ograniczam się tylko do zwykłych przejażdżek na takich okazjach. O, tutaj Karos 289. Jelczyk. Dobrze. Ostatnio ten autobus, to jak widziałem na Insta, to był na tym zamkniętym takim charytatywnym przejeździe. Znaczy ja próbowałem szukać w okolicach Wilanowa, szukałem właśnie, nie, żeby no, schwocić. No nie, tak. To było dla tych. Wiem, ale żeby schwocić tylko z zewnątrz. Mm-hmm. Tak jako przejezdny taki. A ja i takie kurde, chyba za późno wziąłem, bo chciałem już wyjść i wychwycić się na mieście. Czekaj, zrobię zdjęcie. W ramach sobie takiego spaceru. O. A gdzie ma? Na robotę byś się. No, a co ja robię, przepraszam? No właśnie. Dobra. O, no właśnie. Czekaj. A, dobra, napis odczytam. Co tak ta kabina się szeroko otwiera? Cześć. Dopiero tu jest o 15. I cyk. Dobra, na razie sobie to położę. Teraz sobie widzę, że ta mikrofon... Ta kabina jest znacznie inna. O! Dobra. Napisana? No, bo mikrofalak przecież... To taki bezbrat. Włącznik retardera. Tutaj. Włącznik ASR. Elektryki. Dobra. Stacyjkę i przetestujemy. Kurwa, jaki to jest luksus w porównaniu do mikrofonu. Tylko stacyjkę. Jaką lubisz linię? Jaką? Którą obsługiwała stalowa? 184, ale na linii. Dwa, o. Tutaj mamy skrzynkę. Bieg przedni, postojowy, wsteczny. To jest pewnie blokada połówki drzwi. O, tutaj mamy te przyklęk. To jest do wszystkich drzwi jednocześnie zamykania. Jak pamiętam dobrze, jak jeszcze w czynnej służbie z przodu siedziałem. To jest grzybek. Kurde, zblokowany pewnie. Trzeba dać do góry, dobra. A faktycznie. Grzybeczek, czyli... O, tutaj. To jest zaciągnięty w tej pozycji. A drugą jest zwolniony hamulec, tutaj tak zwany ręczny, czyli inaczej właściwie taka formalnie parkingowy. O, jest i Safian, mój kolega, znajomy. Witaj Michale! Cześć Michale! Właśnie teraz... O, na razie to chyba jakaś zmiana będzie, się szykuje, bo już... O, tutaj klimatyzacja chyba dla kierowcy. Tutaj fajny smaczek. O, to spokojnie. Mieliśmy trochę mały problem na inżynierskiej. Jaki? No swójka, dwójka nie chciała nam bić. Aha. Na torach oczywiście, czemu nie? Przyjechał. A, to dlatego ten 10.43 był przed wami. Tak, bo ja już... To akurat, bo myślałem, ja patrzę, gdzie jest 10.38, a wtrafiłem właśnie tego mana. No, pokazałem, że bieg, jak motorniczowi też mówiłem, że
Wie kto ten jeżdż, ręce... O, jeździ teraz krótkimi. Dajmy szybko wyskoczyć, bo żeby tam ci... Zmuszony do konkursu. O, odwoź go? To było za karę za wejście na scenę i odpowiedzenie na proste pytanie. Słuchaj. O, widziałem kiedyś materiał taki właśnie. A, po czwórkę 0? A nie. Nie, a nie, bo zresztą 5-0. A, dobra. Enter. A, faktycznie. Dobra, bo pierwsze wiesz. Co, że się bawimy. A tam na tym karytatywnym też się tak bawili. 184. Nie. 104. A 184 to Kleszczowa. Tu też zadziała. No, nie, Kleszczowa. Ale też widywałem gazowe automaty. A autobusy. Co jeździło na 100? A co, wy rezerwę już macie? R4, ale R4, R2, R6. Tylko ostatnio u Bobosi na 180. 189. Jaką linię? 189. A nie, 189. Ty jaką ten? 187 mówił. Na czym teraz jeździ? 201 tu nie będzie. O, nie. Będzie mój wóz. 197 też nie będzie, bo przecież kurwa nikt by zdrowy na umyśle nie wysłał. Ale one muszą przekupa być... na 197, ale one muszą być... Ale kiedyś... Nie, na 197? No, nie, był kiedyś. Kiedyś był. Ja mam... Nie, ten stalowej kiedyś paręnaście lat temu też był. A no tak, raz czy drugi. Idź szybko zrobić zdjęcie, patrz. O, czekaj, dam drugi... A zrobię 409? Najlepiej jak macie klapki tutaj, to ustawić 127 na brudno pod grodzie. Nie, teraz aktualne daje. No i co z tego? Na brudno. A który jest na brudno? 169, 500. A, dobra, 409. Dobra, 409. Ty możesz, nie wolno wychodzić stąd. Sobie wychodzić. A, tutaj. Tylko ja ostrożny jestem. Taka relacyjka jeszcze. Ja coś dzisiaj, jak ktoś wjeżdża dalej, to ostrzegam, że opuszczenie autobusu będzie możliwe dopiero po postawieniu się na przystanek dla wsiadających. Dokładnie. A na podk-